Nagramy sobie to standardowo, widzowie. Lipej nagrał coś o New Worldzie. New World Oddity. Myślę, że nie będę tego oglądał, zagranicznych. Puścimy sobie tylko polskie filmiki odnośnie New Worlda. Co tam jeszcze mamy? Odnośnie New Worlda jeszcze nagrywał Blimek i Poetownik. Widziałem też. Ja nie wiem, czy oni się cały czas zajmują New Worldem, ale chyba tak. Więc Blimek, cyk, i Poetownik też cyk. A tutaj są nawet dwa filmiki, jeden i drugi. Dobra. Git, widzowie. Muzyczkę wyłączymy i zobaczymy, co tam ciekawego. Cyk. Albo wiecie co? Tą scenę odpalimy. Tą scenę odpalimy. Widać? Widać, widzowie. Czekajcie, ja sobie zobaczę, bo przyznam szczerze, że nigdy nie oglądałem filmów Poetownika. Tutaj dwa filmy o New Worldzie. I tutaj New World też. Rozumiem. Czyli generalnie można powiedzieć, że jest to gościu, który jest skupiony albo na New Worldzie, albo na WoWie aktualnie. Tragedia, jest gorzej. Dobre ten. Dobrze się zaczyna. Okej. To zacznijmy od pierwszego filmu. W końcu będziemy mogli pograć razem w New World, bo ja na PS5. No nie mogę się doczekać. Z tej strony Poetownik. 7 czerwca odbyła się gala Summer Game Fest, na której były ogłaszane nowe premiery gier oraz nowości do już istniejących produkcji. Podczas tego wydarzenia mieliśmy otrzymać odpowiedzi na nasze pytania, które wcześniej były zamiatane pod dywan tymi słowami. Given there is a general sense of frustration around New World right now, low player count, season 5 delayed, a sense not being heard as a community, why is there a lack of effort from the devs to communicate and address the community's frustration? It's been nothing but radio silence from the devs. So we've talked about this a few times, like it's not a lack of effort, it's not a lack of desire. We would love to be telling you everything we're doing, but it's not best for the long-term health of the game right now, and as soon as we can in June we will. Wiecie co, mi się wydaje, że to oni są najniżej w ogóle w łańcuchu pokarmowym i tam jacyś goście w garniturach o wszystkim decydują, a te chłopy, ta babeczka też, przepraszam, powiedziałem te chłopy, nie, pani i goście, no to wiecie, tylko mówią to, co im tam pozwolą i coś tam, wiecie, próbują kształtować tą grę, ale wielkiego wpływu pewnie na to nie mają. W skrócie mówiąc, wszystko pod kontrolą, nie poddajemy się i dalej pracujemy nad naszym projektem, a w czerwcu wszystkiego się dowiecie, a Summer Game Fest miał być właśnie tym miejscem. A zamiast tego otrzymaliśmy 2-minutowy trailer prezentujący New World Aeternum, czyli nowy brand stworzony na potrzeby odcięcia się od wcześniejszych niepowodzeń ze względu na wypuszczenie gry na konsolę Xbox oraz PlayStation 5, która będzie miała premierę 15 października i będzie ona posiadała funkcję crossplay z graczami z PC-ów. I cóż, to naprawdę tylko tyle, a osoby, które nie będą miały zakupionego dodatku w momencie premiery New World Aeternum, nie będą mogły dłużej grać bez dodatku, więc zakup staje się obowiązkowy. A reakcja graczy... nie, chyba, widzowie. Tutaj, bo to jest starszy filmik, może już się coś wyjaśniło i w kolejnym będzie zaktualizowane, ale generalnie, widzowie, z tego co wiem, to nie trzeba mieć nowego dodatku też, żeby grać. Po prostu w Aeternum gracze PC-owi będą mieli dostęp do tego, co teraz mają. Czyli jak wyjdzie Aeternum, to będą mogli grać tylko w podstawkę, a jak sobie dokupią dodatek, to będą mogli też zagrać w dodatek. Ale to nie jest tak, że Aeternum wymaga kupowania dodatku. To się zmieniło. To już chyba tam zostało doprecyzowane w pewnym momencie. Dłużej grać bez dodatku, więc zakup staje się obowiązkowy. A reakcja graczy wyglądała następująco. Wydaje mi się, że nagranie broni się samo, a reakcja graczy mówi wszystko. A wy czujecie się zaskoczeni? Bo ja naprawdę niekoniecznie. Także podsumowując ten cały cyrk, od samego marca, a nawet i wcześniej czekaliśmy aż do czerwca, aby nie dowiedzieć się kompletnie niczego ze samego Summer Game Festu, ale to nie wszystko. Amazon na swoim kanale YouTube wypuścił 34-minutowy materiał, w którym dosłownie, ale to dosłownie, tłumaczy grę nowym graczom, którzy będą grać na konsoli. Tłumaczą oni w nim, kim są dane postacie fabularne, czym są wyzwania. Oni chyba już, wiecie, mają dość tych graczy pecetowych, roszczeniowych, którzy oczekują niebotycznych rzeczy pokroju kolejnej mapki do Opera i chcą po prostu skupić się na zupełnie nowym community konsolowym, nie? Cześć Tramper, witam. Oraz jak wygląda mają już dość nas. I tak przez dobre nie da się nas zadowolić. W skrócie napluli na twarz wszystkim aktualnym graczom na PC-tach, nie dających żadnych konkretnych informacji. Nie no, jakieś informacje były. Z tego materiału dowiedzieliśmy się, że punkty wyposażenia będą podniesione do 725 oraz te punkty wyposażenia będziemy mogli w jakiś sposób podnosić, najprawdopodobniej za sprawą nowego 10-osobowego rajdu. Tutaj widzę kolejny soft reset, nie? Poniekąd. Czyli te stare serwery, no przeżyją teraz soft reset ze względu na podniesienie gear score'a, więc na chwilę trochę ekonomia odżyje. Szczerze mówiąc, no pewnie ci, co tam cały czas grają w tego New World'a, to nie są zadowoleni, ale nowi gracze, którzy ewentualnie zostaną skuszeni tym New World'em Aeternum, no to przynajmniej zobaczą, jak ekonomia funkcjonuje, powiedzmy, poprawnie przez jakiś czas. No taki soft reset jest potrzebny, poza nowymi serwerami. Nie ogrywam Trumper. Miałem, ale za mało czasu, wiesz? Nie wiadomo co to będzie, ale wiemy, że będzie to do wykonania w 10-osobowej grupie. Dodatkowo przy tworzeniu nowej postaci będziemy mieli możliwość wybrania naszej klasy, która nie będzie nas blokować przed ubieraniem dowolnych broni w przyszłości. Wybór klasy będzie w jakiś sposób boostować nasze trade skille, takie jak górnictwo czy też płatnerstwo i tak dalej, ale to jeszcze wczesna beta. Dodatkowo do gry finalnie wejdzie mapa PvP oraz możliwość pływania, a skoro dostaniemy pływanie, to i pewnie otrzymamy nowy dungeon podwodny oraz nowego wierzchowca. Jeszcze w marcu mówiłem oraz pisałem o tym, że przyszłość tej gry nie wygląda za dobrze i wychodzi na to, że się wcale nie myliłem. Na chwilę obecną, czyli godzinę 2:12 w nocy, Discord New World'a wrze, a pod samym dev update'em na YouTubie możemy spotkać wiele, ale to naprawdę wiele negatywnych komentarzy. A wy co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że taka szybka, streszczona forma przekazania wam informacji się przydała. Do następnego razu. Cześć! Okej, to jest pierwsza część, widzowie. I tutaj jest chyba kolejna, nie? Lecimy od razu. Generalnie wiecie, z tym przepowiadaniem przyszłości New World'a, oj, to chyba ciężko się było pomylić, widzowie, jak tak, no wszystko wskazywało na to, że ta gra nie jest zbyt dobrze prowadzona, nie? I jest jakaś taka równia pochyła. Nie gryź w język. Myśleliście, że po czerwcowym ogłoszeniu może być gorzej? Może być i to naprawdę o wiele gorzej. Po Summer Game Festie kolejnego wieczora IGN prowadził transmisję na żywo, na której deweloperzy New World'a mieli udzielić wywiadu i faktycznie tego wywiadu udzielili. A czego on dotyczył? Omówienia tego samego, dosłownie tego samego trailera, którego zobaczyliśmy już dnia poprzedniego na Summer Game Festie. Widzowie, odnośnie tego omówienia i wystąpienia twórców na IGN Live, zdaje się, że za 8 minut pojawi się mój shorts, taki powiedzmy szyderczy delikatnie. Jakby ktoś chciał zobaczyć, to można wejść na kanał i pewnie też się pojawi ogłoszenie na Discordzie. Gdzie mogę do ciebie napisać na PW? Oj, wiesz co, Tramper? Kurde, na maila najlepiej, ale jak nie lubisz takich staroświeckich, to możesz spróbować na Discorda. To przejrzę te wiadomości i spróbuję znaleźć, wiesz? Ja jakoś tak nie odpisuję na privy, bo to czasami za dużo czasu zajmuje, a problemy są takie niektórych ludzi, którzy piszą do mnie na priwa, że każdy inny może też odpowiedzieć na to pytanie, a ludzie i tak nie chcą pisać na tych ogólnych kanałach, a na ogólnym kanale ktoś by pomógł, nie? Ale jeśli to jest typowo do mnie, no to możesz spróbować na privka, wiesz? Amazon na czele z Scottem, tylko na Discordzie, nie na Twitchu. Czym są lokacje z trailera oraz z jakimi przeciwnikami spotkamy się w Aeternum. Amazon podczas tego wywiadu po prostu zachowywał się, jakby sprzedawał nową grę i to dosłownie robią. Amazon w 100% skupił się na wypuszczeniu gry na konsolę, a ci sami gracze, którzy spędzili tysiące, ale to tysiące godzin na wersję na pecety, już się dla nich po prostu nie liczą. Wiecie, z punktu widzenia zarobku, to po co mają dbać o tych starych graczy? Już wydoili ich i tak, i tak. I tyle, nie? Teraz trzeba poszukać nowej dojnej krowy albo krów w postaci graczy konsolowych. Jedyne co, to chyba nie przewidzieli tego, że ci oddani gracze robili też dużo dobrego dla tej gry, czyli na przykład próbowali, wiecie, ją bronić, że jeszcze się podniesie, jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie fajnie. A teraz, jak się wkurzą, no to robią bardzo negatywny PR w internecie. I tego pewnie też nie przewidzieli, że to też dużo szkodzi, jak jednak ktoś jest oddany grze, to od miłości do hejtu jest, wiecie, krótka droga, krótka droga. No i tutaj się pewnie zacznie hejt. Już się zaczął. Ci sami gracze byli zwodzeni przez miesiące wielkim czerwcowym ogłoszeniem, tylko po to, aby tak naprawdę nie dowiedzieć się niczego nowego ze samego Summer Game Festu oraz tego rzekomego wywiadu na transmisji IGN na Twitchu. Można śmiało powiedzieć, że Amazon wywalił graczy PC-ów do kosza, tych samych graczy, którzy byli najbardziej lojalnymi, tych samych graczy, którzy dawali nieskończony feedback Amazonowi, który po prostu nie chciał posłuchać się praktycznie ani razu tego, co gracze mają do powiedzenia, i teraz mamy tego efekt. Ciężko mi w to wszystko tak naprawdę uwierzyć, że w ten sposób kończy się ta przygoda, ale tak niestety jest. Dla mnie osobiście to już koniec przygody z produkcją Amazonu i mam szczerą nadzieję, że jak najmniejsza liczba graczy zakupi grę na konsolę. A jeżeli chcecie się do tego przyczynić, to możecie zostawić negatywną recenzję na Steamie. Być może większe portale bądź twórcy wypowiedzą swoje zdanie i przedstawią prawdę na temat Amazonu oraz New Worlda, na którym Amazon jedynie chce zerżnąć ostatnie pieniądze z graczy konsolowych, przy czym samym mając kompletnie wysrane w graczy na pecety. Dzięki wielkie tym wszystkim, których spotkałem przez prawie 3 lata swojej przygody z New Worldem, ale czas dobiegł finalnie końca. Na tym kanale będziecie mogli się spodziewać jeszcze jednego, ostatniego materiału, w którym zamieszczę kompletną krytykę tego produktu. Pozdro. Okej. Czyli minus jeden gracz, widzowie. I teraz tak, to co jeszcze chciałem zobaczyć, zanim przejdziemy do kolejnych filmów. New World Steam. Gracz minus jeden. Jak oceniacie AO? R1, moja ocena Albiona jest na kanale, wiesz, na YouTubie, na głównym jak coś. O kurde. I ta ocena, jak, żeby nie było żadnych wątpliwości, ja żadnej współpracy z Albionem nie miałem. Nie zgodziłem się na współpracę z Albionem, więc po prostu nagrałem to, co uważałem o Albionie. Mogli wziąć przykład z Blizzarda i posłuchać. No, no, pokaż wykres. Ojojoj, widzowie, ja to już wrzuciłem na Twittera dzisiaj, ale widzę, że kurde nie przestają bombardować negatywnymi oceniami. Jasny gwint, przytłaczająco negatywne oceny. Wszystkie recenzje mieszane aktualnie. Aż dziwne, że nie negatywne, bo patrzcie, ile tego jest z tych negatywnych, ale... A, bo to tutaj tylko, tak? To tutaj... A, dobra, tutaj patrzcie. W pierwszych miesiącach było 77 tysięcy pozytywnych, więc teraz ta skala no nie oddaje tego. Teraz jest 860, 745 czy 180, a na początku było 77 tysięcy pozytywnych. To wiecie, ci co grali, to by musieli zmienić z pozytywnych na negatywne, żeby tutaj ta końcowa recenzja się zmieniła, nie? Na negatywną czy coś. Cześć Siwcok, witam. Dobrze, widzę, idziemy dalej. Pan Blimek też nagrał na temat New Worlda. Też sobie obczajmy, co się dzieje. Dwa nadchodzi. Zapowiedź roku. 5 czy 6 miesięcy bez żadnych informacji na temat przyszłości gry, bo powiemy wam wszystko 7 czerwca na Summer Games Festival 2024 i będzie fajnie i zajebiście. I stało się. Nadszedł wczoraj ten upragniony 7 czerwca i dostaliśmy info na temat przyszłości New Worlda, więc słuchajcie. Dali trailer, na którym nic nie ma oprócz fajnie zmontowanego nowego CGI na silniku gry i giga ogłoszenie, że New World... Ten trailer, swoją drogą, widzowie, mi się naprawdę podobał, ale głównie ze względu na muzykę. Ze względu na muzykę z Fight Clubu, znaczy remix taki muzyczny, aż bym sobie pobrał i dodał do playlisty. Więc w sumie jakiś profit był z tego trailera. Wyjdzie na konsolę PlayStation i Xbox oraz tam gdzieś to logo Steama, tak jak do tej pory na PC. Ale New World nazywać się będzie teraz New World Aeternum i wyjdzie 15 października, czyli za całe 4 miesiące. Gra będzie w crossplayu na PS-a, Xboxa i PC. Oczywiście gra nie będzie free to play i już można zrobić sobie pre-order na tę konsolę, który kosztuje w tej chwili $60 na Xboxa i na PlayStation. Kurczę widzowie, a chcielibyście... O, to ty jesteś Biniek, tak? A ja ciebie oglądam. Nie, to Blimek, przepraszam. Jezus, myślałem, że przyszedłeś. Sorki. Cześć Mogrim. Coś miałem powiedzieć widzowie. wolelibyście, żeby New World stał się free to play? No ja szczerze mówiąc i tak już z tego dwojga złego to nie chciałbym, żeby się stał free to play, bo wiecie, free to play to jest droga w jedną stronę tylko, nie? I później to się zaczynają cyrki robić w tym item shopie straszne. New World pod względem monetyzacji nie jest aż taki zły, nie? Już nie jest to ideał, który był tam te kilka miesięcy temu przed dodatkiem, ale nie jest aż tak źle. I to było wszystko. Puścili trailer i koniec, nara. W tym Summer Games Festival nic więcej się nie pojawiło. Na szybko z analizy trailera na pewno wyłapiecie, że wyjdzie w nim nowy typ wroga, czyli tam jakieś pająki gdzieś w tle widać. Będzie też nowy boss, prawdopodobnie rajdowy. Myślę, że nam to obojętne, okej. Będzie pływanie, bo postacie tam sobie pływają. Worm uwalnia się z arenki, prawdopodobnie będzie rework Worma, który jest gigantyczną też klapą. No i fajna rzecz, będzie nowy mount, nowy typ mounta. Widzimy gdzieś gracza, jak jeździ sobie na niedźwiadku. Dalej wyszedł pół godziny dev update, kurczę, w którym też... Wiecie, te mounty, oj, w tym dodatku, to jest długi temat. No może nie taki długi temat, ale syf trochę, nie? Bo to jest tylko wizualia. Ja szczerze mówiąc na początku, jak ogłosili te mounty, myślałem, że każdy z tych mountów będzie miał jakieś tam swoje cechy, perki i to będzie troszkę jak w Guild Warsie 2 rozwiązane, nie? I najwyżej zunifikowane na jakichś obszarach PvP. A tu się okazuje, że co najwyżej skórki zmieniasz i jest to takie miałkie, płytkie i bez szału. I w dodatku nie rozumiałem trochę konceptu, po co są mounty w New Worldzie, jeśli aktualnie koszty teleportu w New Worldzie są tak niskie w porównaniu do kosztów na premierę, że ja w ogóle nie widziałem sensu... no, obecności tych mountów, nie? Nie wiem. Mądrego nie powiedzieli i info na stronie, taki blog post o tym całym szajsie. I tak, komputerowi gracze, jeśli macie podstawkę i dodatek kupione już, to 15 października będziecie mieli darmową aktualizację do gry do New World Aeternum. Jeśli macie podstawkę, to będziecie mogli dalej po aktualizacji grać, ale tylko w podstawową część. O, widzicie? No, to dokładnie to, nie? Czyli... Wcale po tej aktualizacji do Aeternum nie trzeba będzie kupować dodatku, żeby grać. Po prostu jak macie podstawkę, to możecie dalej grać w podstawkę, ale nie będziecie mieli kontentu z dodatku. Jeśli podstawkę i dodatek, to dostaniecie ten update cały, fantastyczny. Ciekawostka, gra już nie będzie MMO od października, gra będzie RPG akcji z otwartym światem. Widzowie, według mnie właśnie to, że teraz gra będzie action RPG, to nic nie zmienia, to raczej tutaj bym się nie doszukiwał żadnych fundamentalnych zmian, bo ja na przykład na maila od Amazonu dostaję takie notki prasowe, wiecie? I w tych notkach prasowych na przykład Lost Ark również jest określany action RPG-iem. Tam nie ma tak, że w Lost Arku, nie wiem, Lost Ark jest nazywany MMORPG-iem, tam też jest nazywany action RPG-iem. Nie wiem dlaczego tak, może twórcy mają problem, Amazon ma problem z określaniem gatunków gier, ale raczej bym nie wysuwał tutaj daleko idących wniosków związanych z tym, że teraz jest to nazywane action RPG, po prostu. Gdzie można grać z innymi graczami. Słuchajcie tego, logujecie się do gry i macie do wyboru, czy chcecie grać solo, czy z innymi graczami. Takie dwie opcje, co rodzi jeszcze więcej pytań. Jak wybiorę solo, to co, będę biegał i zbierał rudę i latał po pustych miastach w grze i gadał z NPC-ami? A jak się zaloguję, żeby grać z innymi graczami, to czy ta cała ruda, którą zbieram solo, też będzie dostępna na tej... Nie wyobrażam sobie, widzowie, żeby można było wybrać taki totalnie tryb offline w New Worldzie i później przenosić to w jakikolwiek sposób do trybu online, no bo wiecie, łatwo po prostu cheatować na jakimś trybie offline, to musi być cały czas nadzorowane, tak jak ma to w aktualnie miejsce, nie? Inna sprawa, że to nie do końca jest nadzorowane, bo wiecie, i uprawnienia klienta w New Worldzie względem serwera na początku były zdecydowanie za duże. Później to trochę poprawiali, pewnie dalej są jakieś dziury, ale no nie wyobrażam sobie, żeby można było grać w New Worlda tylko w trybie offline i żeby nie było tutaj arbitrażu serwera, nie? na tej instancji z innymi graczami, jak będzie wyglądać PvP, jak będą jakieś areny, posterunki wyglądać, nic nie wiadomo. Tragedia, masakra, co oni tam wymyślili po raz setny znowu. Po raz kolejny wszystko stawiają do góry nogami na głowie. Do gry dodają nowy masywny obszar PvP, w którym będziecie się bić wszyscy ze wszystkimi, będziemy tam otrzymywać super fajne tokeny, dablony, za które będziemy kupować też super piękne uzbrojenie, nowy sprzęt. Dalej dodają nowy 10-osobowy raid z 3 bossami, jeden to właśnie ta meduza, o której wcześniej wspomniałem, którą widzicie na filmie. I podnoszą też Guild Score do poziomu 725. I tyle dowiadujemy się z tego wszystkiego, z tego blogposta, z tego filmu, z tej półgodzinnej ich... Wiecie co, z czego bym się śmiał, widzowie? Jakby ten obszar PvP, to by był faktycznie taki obszar PvP bez żadnych granic i okazało się to jakimś takim totalnym strzałem w dziesiątkę, że po prostu nie nadążałyby się robić szardy tego obszaru PvP i wtedy Amazon by tak popatrzył na to i sobie pomyślał, kurde, czemu my na początku nie zostawiliśmy tak, jak to miało być na początku, że PvP dostępne wszędzie, bez załączania, wyłączania, przecież by to tak zasało, nie? Jezus, po tylu zmianach jakichś pierdół różnych i się okazuje, że strzelają w dziesiątkę. Ale to by był, kurde, no, plot twist. Film ale chyba już za późno. Po 6 miesiącach czekania szczątkowe informacje wprowadzające tylko zamęt i zamieszanie. Z tego wszystkiego wychodzi, że nie warto grać dalej, lepiej będzie zaczekać i grać sobie na nowo, nową postacią tego 15 października, bo cały content zostanie przebudowany, cały content zrobiony tak, byś mógł, graczu drogi, grać sobie solo, robić dungi, tam jakieś cutscenki, to wszystko będzie pod gracza solo, żebyś sobie mógł przechodzić to solo, a później wskoczyć do gry z innymi graczami, żebyś mógł robić solo dungi, triale i tak dalej. Później stwierdzisz już na endgame, że chcesz grać z innymi graczami, to będziesz z nimi grał. Tak to ma wyglądać. Masakra jakaś. Wczoraj przed tym masowym ogłoszeniem, przed 23, graczy na całym świecie w New World grało 5000 osób z kawałkiem. Tutaj na filmiku macie dokładnie ile. Pewnie połowa to boty, a tego 15 października obstawiam, że będzie 990. Kurczę, myślicie, że dalej jest tyle botów w New Worldzie? Wydaje mi się, że boty, warunkiem powstawania botów jest to, że musi się to opłacać. A kto przy tak nasyconej ekonomii w New Worldzie kupuje dalej od botów jakieś, wiecie, złoto albo itemy? Nie wiem, czy komuśkolwiek się opłaca jeszcze botować w tej gierce. To chyba tak hobbystycznie jakiś Zenek w piwnicy coś odpali i się cieszy, że wyfarmił 1000 golda w godzinę. 99 graczy maksymalnie. Także koniec gry. Game over. Jeśli spytacie, czy kupować grę, powiem wam, nie kupować w żadnym wypadku. Jak macie podstawkę, absolutnie też nie kupujcie dodatku Rise of the Angry Elf przy tak małej pobieżnej zapowiedzi. Nie ma w ogóle co tam inwestować czasu i inwestować kasy, przynajmniej teraz. Twórcy ośmieszyli się doszczętnie. Tragedia, wielki wstyd, no nie wiem jak to jeszcze bardziej zobrazować. Ludzie teraz na Steamie bombardują ich w tej chwili negatywnymi komentarzami. O, zmieniają recenzję. Patrz, Jezusku, popatrzcie widzowie, jacy weterani. Popatrzcie na to, widzicie? Teraz patrzcie po ile godzin mają, jasny gwint, 4400, cyk, 3200, 2300, 5400, 2100, 885, 4000 tam, 1800, 2200, 3500, o kurde, dobra, jednak zmieniają te recenzje. Szkoda czasu, szkoda nerw. Sam przegrałem tę grę jakieś 1300 godzin. Nie gram już ze 2 miesiące i wrócę dopiero pod koniec roku. Głównie dlatego, że będę miał wszystko za darmo, bo mam tą podstawkę i dodatek. Także dostanę ten wielki, magiczny update też za darmo. Nie będę nic tam topił w to hajsu. Wrócę pod warunkiem, jeśli ktoś powie mi hej, Aeternum, czyli New World 2.0 to bardzo fajna gra. Weź spróbuj i zagraj, weź sobie to zainstaluj. Oczywiście będziemy śledzić nowe informacje na bieżąco, co tam też ci partaczy z tego Amazon Game Studio tutaj nam jeszcze powiedzą. A tam zaraz partaczy, zróbcie lepiej widzowie, zróbcie lepiej i wtedy mówcie partaczy. Do tego przez te 4 długie... Ja oczywiście zrobili takiego New Worlda. Jakieś streszczenie tutaj na kanale zawsze wam będę dawał. Zostawcie lajka, zostawcie suba, jakiś komentarz, kliknijcie w dzwona. Nara. Narka, dziękuję bardzo. Dziękuję za filmik. Dobra, widzowie. Witam was. Jeszcze nam został film Lipeja. A zobaczę sobie, ile ludzi teraz w New Worldzie. Wczoraj patrzyliśmy? Wczoraj było 5000 chyba. Wczoraj było 5000. 7500, no. 8000 nawet. Czyli zadziałała negatywna reklama, nie? Bo czekaj. Nie, cały czas jest spadek, cały czas jest zjazd. Teraz coś tak podniosło, podryk taki wystąpił. Ale to... nie wiem, czy widzieliście, ale już jakieś gildie organizują się, żeby robić strajk i żeby w ogóle się nie logować do gry w określone dni. Widziałem już na Reddicie posty. Także już się organizują chłopaki, żeby, wiecie, jeszcze bardziej zbojkotować giereczkę. Alfa testerzy gry New World, gry, która na początku była survivalem, potem stała się MMORPG-iem, aby w końcu, uwaga, uwaga, wszyscy równiusieńko stajemy w rządku i wypinamy dupy, aby w końcu stała się RPG-iem akcji z otwartym światem. Tak, New World się zmienia. Od 15 października... Widzowie, New World się zmienia, a wy stoicie w miejscu. Musicie, wiecie, żyjemy w świecie ciągłych zmian. Nie możecie patrzeć przez pryzmat przyszłości. Musicie się adaptować. To nie jest tak, że będziecie na wszystko patrzyli przez jakieś stare doświadczenia. New World to już nie będzie New World. To będzie New World Aeternum, które również będzie dostępne na konsolach PlayStation 5 oraz na Xboxach. Oczywiście na PC-tach w dalszym ciągu też. I teraz uwaga, te informacje, które przedstawię wam w filmie, no miejmy nadzieję, że wszystko mówię poprawnie, ponieważ tak naprawdę tu do końca niewiele się dowiedzieliśmy. I ja oraz... No tam strasznie dużo jest niejasności, widzowie, odnośnie tego filmiku, bo ja sobie go obejrzałem jeszcze na off-streamie i tak w sumie mi się nasuwały te kolejne i kolejne pytania. No, ale tak w praktyce, jeśli nawet jakiś content creator teraz popełni błąd i coś źle powie, to w praktyce to nie jego wina, tylko właśnie AGS-u, no bo jak można zapowiedzieć, widzowie, kolejną tak jakby iterację swojej wielkiej produkcji w jakimś filmie półgodzinnym i tak nie wyjaśnić tych kwestii. W ogóle to powinno być tak zrobione, że masz film od twórców, od razu zbierają feedback, pytania i na następny dzień robisz Q&A, nie? A oni pierwsze co, to wiecie, wypuścili filmik i poszli na weekend chlać jakąś wódę czy coś i później dopiero jutro się obudzą, że co to się stało w internecie, czemu taki pogrom jest i dlaczego tak ludzie negatywnie zareagowali. Się działo na streamie, rozkminialiśmy to. Rozkminialiśmy to poprzez wertowanie filmu kilkukrotnie w poszczególnych momentach. Czytaliśmy artykuły z różnych stron, tak aby wywnioskować tak naprawdę, co to się dzieje i w co my będziemy, moi drodzy, grać od 15 października. Więc posłuchajcie proszę. Jeżeli macie w tym momencie New World oraz dodatek Rise of the Angry Earth, to będziecie mieli darmową aktualizację do gry New World Aeternum. Natomiast jeżeli macie samą podstawkę New World, a nie macie dodatku Rise of the Angry Earth, no to takiej aktualizacji do New World Aeternum oczywiście mieć nie będziecie, nie pogracie. No cóż. No tutaj zmiana, nie? Że można pograć, można pograć. Jak ktoś nie ma dodatku, to może pograć. Tak wynika z tych informacji. Ale może jeszcze gdzieś tam jest jakiś błąd, może coś się zmieni. I teraz tak. Co dalej? Czy moja postać znika? Nie. Wasze postacie całe szczęście nie znikają. Będziecie mogli w dalszym ciągu grać nimi i cieszyć się z rozrywki w New World Aeternum. Ale uwaga, gra się zmieni i teraz będziecie mieli do dyspozycji grę solo albo w koopie. Ten koop nazwijmy po prostu multiplayerem. Ale tak, będziecie mogli sobie grać solo, będziecie mogli przemierzać sobie wyspę. Nawet wipe nie zrobili, ale według mnie nowe serwery wystartują, wchodzę tyłem. Tak jakby... Jak wystartuje z konsolę, to wydaje mi się, że powinny być świeże serwery, na które PC-towi gracze też będą mogli dołączyć, no bo jest cross-play. Ale stare serwery też będą istniały, nie? Kolejny taki fresh serwer będzie już, trzeci. Aeternum, biegając po pustym Windsward czy po pustym Everfall i ciesząc się z rozmów z NPC-ami. I teraz uwaga! Gdy już skończycie biegać po tych pustych miastach, gdy skończycie kopać skałki, to będziecie mogli przejść sobie na tryb W końcu widzowie nikt mi spota nie podbierze pod dobre skałki. Pamiętam, jak mi podbierali te skałeczki i ja musiałem czekać na kolejny respawn, a teraz już nie trzeba będzie. Teraz od razu sobie będę kopał i leciał, wiecie, jak jest ta mapka interaktywna w New Worldzie, to od punktu do punktu będę leciał i zawsze tam będzie na mnie skałka czekała. To jest życie, a nie człowieku, że ja z kimś muszę walczyć o jakieś skałki. No podupcone to było, przecież Jezus, to wystarczy, że ja w korporacji muszę pchnąć się po szczeblach kariery, żeby być lepszym od innego człowieka, a tu w końcu będzie sielanka i będę grał tak, jak mi się podoba. Zajebiście. I tutaj jest sporo niejasności, na które nie potrafię odpowiedzieć. Nie wiem, czy przedmioty zdobyte w trybach solo będziecie mogli przenosić na tryby multiplayer i odwrotnie, nie mam bladego pojęcia. To, co natomiast wiem, to wiem, że w trybach solo nie będą działały wszystkie tryby, ponieważ do niektórych potrzebujecie graczy. Nie będziecie mogli zrobić rajdu 10-osobowego, nie będziecie mogli pobić się na outpost rushu, nie będziecie mogli pewnie korzystać z aren, nie będziecie pewnie też mogli wejść na zonę PvP, która ukaże się w grze. No kurde, bo... wiecie co, ja chyba muszę lipeja trochę zmniejszyć, bo jak tak się patrzy w full screenie na mnie, nie wiem, mam wrażenie, że się rodzi coś między nami, to nie wiem, muszę go pomniejszyć, przepraszam. Z kim się będziecie bić? No nie da rady. Czy będą nowe serwery natomiast? No myślę, że na 255 albo i nawet na 1 000 000% będą nowe serwery, no bo ciężko, żeby tych nowych serwerów nie było, skoro będzie start konsol, więc fresh start na pewno się ukaże. No dobra, ale to co my wiemy tak generalnie? No to wiemy też, że będzie podniesiony gear score do poziomu 725. Wiemy, że będzie dodany nowy raid do gry, gdzie będzie 3 bossów, czyli taki pełnoprawny rajd w końcu. O kurde, ciekawe czy w tym rajdzie, bo w sumie tego chyba nie zakodowałem wcześniej, czy też będzie trash do czyszczenia pomiędzy, czy to będzie tak, że wiecie, od razu od bossa do bossa lecimy? Wiemy też, że pojawi się zona PvP, o której powiedziałem przed sekundą, i w tej zonie PvP... Dziękuję bardzo, Japon, za subskrypcję, dziękuję serdecznie. ...można pozyskiwać dablony, czyli taką walutę PvP, którą później wykorzystacie do zakupów w specjalnym sklepie, gdzie będziecie mogli sobie kupić po prostu świetne sprzęty. Do tego pojawi się pływanie, do tego zostanie przebudowany cały silnik graficzny, tak aby gra po prostu działała genialnie, optymalizacja, żeby była nie z tego świata, no żeby było po prostu cudownie. Co do tego, to wiecie jak jest z New World, różnie to bywa i niekoniecznie zawsze te zabawy z optymalizacją po prostu działają. No i na sam koniec, tak żebyście zrozumieli ten podział tej solo, multi, rozgrywka solo w grze ma zostać przebudowana, tak żebyście czuli się tak, jakbyście grali sobie po prostu w grę single player. Kurczę, wydaje mi się, że to jest takie nieporozumienie z tym solo i multiplayerem. Nie chce mi się wierzyć, że to będzie aż takie, nie wiem, dwa osobne tryby. Po prostu wydaje mi się, że chodziło im content solo i content multiplayer i że content multiplayer będzie wyskalowany do solo, ale żeby się dwa tryby dało wybierać czy coś. No, nie chce mi się wierzyć, widzowie, ale to muszą wytłumaczyć, no bo tak to można sobie gdybać, no kurde. Jesteście w stanie zrobić bardzo dużo, jesteście w stanie robić dungi, jesteście w stanie robić sobie triale i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście część rozgrywki jest stworzona dla grup i nie możecie robić wszystkiego solo, ale raczej większość zrobicie i tutaj można się zastanawiać, tak z tym levelowaniem, to będziemy to robić na multi czy na solo? Tak pomyślę, po co robić coś na multi? Skoro nie potrzebujesz tego multi, to pewnie jakieś levelowanie na świeżych serwerach, to raczej będzie się grało single player. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, przecież później możecie sobie z gry solo przeskoczyć na multi tą postacią. No powiem wam... Wiesz co, Nightmare mogłeś widzieć, nie? No bo ludzie głębokie wnioski tam pewnie wysnuwają, ale... Wydaje mi się, że Lipej tyle się zajmował tym New Worldem, że ma taką intuicję New Worldową, o co może w tym chodzić. Jeśli on w pełni nie wie, nie jest pewny, że to będzie wyglądało w ten, a nie inny sposób, to przypuszczam, że jeśli ktoś jest pewny, że to będzie wyglądało w ten, a nie inny sposób, no to jest chyba nadinterpretacja, nie? I tak jak jeszcze raz przypomnę widzowie, bo na początku streama może nie każdy to słyszał, ale ja dostałem taką notkę prasową od Amazona, w której to notce Lost Ark również jest nazywany action RPG-iem. Lost Ark Online jest nazywany action RPG-iem. I mam wrażenie, że po prostu Amazon ma problem z odróżnieniem gatunków albo klasyfikacją na różne gatunki. I oni nazywają action RPG-iem, bo nie chcą po prostu używać określenia MMORPG, ale to, że New World teraz jest nazywany action RPG, to nie ma tutaj co interpretować tego w jakiś dziwny sposób, nie? Że to nagle będzie totalnie solowa gra i się będzie grało w to jak w Gotika. Tylko po prostu oni tak to nazywają. I Lost Arka też nazywają action RPG. Mogę wam nawet pokazać fragment maila. Pokażę wam to, dobra? Żeby była jasność, że ja też tutaj sobie nie gdybam, tylko jest coś takiego. Dajcie mi sekundkę, to chyba tutaj jest. Popatrzcie, tutaj jest notka prasowa i New World Aeternum jest kontynuacją zaangażowania Amazon Games w tworzenie i publikowanie wysokiej jakości gier po sukcesie oryginalnego New World i RPG akcji Lost Ark od Smilegate RPG, które znalazły się na szczycie list bestsellerów Steam oraz Twitch, nie? Czyli RPG akcji Lost Ark. No i właśnie ten Lost Ark też jest nazywany RPG, więc oni chyba po prostu mają problem z klasyfikacją tych gatunków albo z premedytacją, nie chcą używać określenia MMORPG po prostu, nie? Tego się nie spodziewałem. Aż tak grubej zapowiedzi się nie spodziewałem. Ja jestem zmieszany kompletnie i to, co mogę wam poradzić teraz, bo pewnie pojawia się pytanie, to co, grać czy nie grać? Nie grajcie. Ja nie gram w tę grę od grudnia i gorąco polecam wam sobie po prostu odpuścić w tym momencie, ponieważ no, jeżeli gra jest krojona na nowo, jeżeli gra jest tworzona na konsolę, to wiemy, że raczej gracze będą na tych nowych serwerach i raczej ekonomia też będzie gdzieś tam balansowana pod te nowe serwery, że raczej te zmiany będą pod nowych graczy. Więc raczej odpuściłbym zabawę na tych starych serwerach, raczej odpuściłbym tę grę w tym momencie i poczekał. Jeżeli tak bardzo jara was New World, jeżeli chcecie grać w tę grę dalej, to może poczekajcie na te testy beta, sprawdźcie, co to będzie i zacznijcie grę po prostu na świeżo, na serwerach, które będą 15 października. To natomiast, czego nie róbcie, i tu was uprzedzam, bo wiemy, jak Amazon Game Studio pracuje nad tą grą, wiemy, czym ta gra jest i wiemy, jakie ma problemy. Dziękuję bardzo za 32 miesiące subskrypcji, Szymon. Znów mnie okradł bez mojej wiedzy. Jeżeli macie samą podstawkę New World, nie rzucajcie się, nie kupujcie Rise of the Angry Earth, dajcie sobie spokój. Do momentu, aż ktoś nie powie, że ta gra działa i że jakość tej gry jest dobra. Ja wam na sam koniec jeszcze dodam, że osobiście uważam, że twórcy gry są... No są kretynami po prostu. Już nie dlatego, że... No i w pizdu współpracy z Amazonem, ty. O kurka wodna. No, króciutko. Jest jak jest, no. Szukają pieniądza, że robią sobie grę pod inne platformy, że zmieniają wszystko, bo wiecie, szansa na to, że to będzie dobre, oczywiście jest spora. To może wyjść z tego solidna gra. Może tak być. Nie mam bladego pojęcia. Nie będzie to gra MMORPG, ale to w dalszym ciągu może być dobra gra i może coś tam fajnego zrobią. Ale wypuszczając taki materiał z taką dużą liczbą niewiadomych, to jest po prostu strzał w kolano. To, co się teraz dzieje w tym momencie na platformie Steam, gdzie lecą niskie oceny, są bombardowani przez graczy, którzy przegrali 1000, 2000, 6000 godzin. To, co dzieje się na Discordzie, gdzie banują swoich użytkowników jednego po drugim, nieprawdopodobne to jest. Nieprawdopodobne to jest. Dramat w najczystszej postaci. Ale każdy z was robi ze swoim czasem, co chce. Ja natomiast mogę wam obiecać, że gdy ukaże się kolejny film, który będzie wyjaśniał nieco więcej tego tematu, który się teraz dzieje, na pewno obejrzę ten film, nagram, skrócę, przedstawię wam, jak to wygląda i pewnie przy tym New World troszeczkę tych informacji jeszcze w najbliższym czasie przemielę. A teraz uciekam, bo tracę głos. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Jak to wszystko oglądam, co się dzieje w świecie gier, to powiem wam szczerze, że te gry, które wychodziły 20 lat temu, miały to coś, na które czekaliśmy latami. To coś, co przyciągało graczy jak magnes. A teraz jak to wszystko widzę, to dno i wodorosty. Jeden gniot za gniotem i dymają nas na kasę za gry niedopracowane i nieskończone. Wyjście z tej sytuacji nie kupować. Generalnie Misiek, niestety tak to jest w tych mediach, że no właśnie takie dramy, jak chociażby ta z New Worldem, albo kwestie pay to winu, dobrze się oglądają, dobrze się sprzedają i dużo się o tym mówi, nie? Ale są też gry, które naprawdę, wiecie, warto zagrać. Tylko wydaje mi się, że nie ma takich gier w gatunku MMO aktualnie, ale jeśli chodzi o singlówki, bo tutaj mówisz generalnie o branży gier, no to są takie gry indie, które naprawdę fajnie pograć i to są produkcje naprawdę wysokiej klasy, ale i tak jest jakoś głośniej o tym, że na przykład samuraj jest czarnoskóry i na tym ludzie się skupiają. Ale to nie jest też tak, że to zawsze jest taka, jesteśmy w takiej sytuacji, że jest totalna lipa. Są cały czas gry dobre, ale to prawda, jest bardzo dużo gier, które wychodzi w early accessie, gry, które, wiecie, sprzedają nam wczesny dostęp, a w praktyce to nie jest wczesny dostęp, tylko, wiecie, sprzedawanie taniej, po prostu późniejszej gry, no i takie różne tam ceregiele, ale no. Ja mam nadzieję na Corepunka. Ja Japon też miałem nadzieję, ale po ostatnich testach to uznałem, że nie będę komentował tych ostatnich testów i zobaczymy, co będzie na następnych testach. Następne testy już w lipcu, widzowie, więc wtedy zobaczymy. Zobacz sobie kombat w PAX Day. Ja wiem, jak wygląda kombat w PAX Day. Tam nie ma kombatu, tam jest pokaz slajdów i desynki w trakcie kombatu, ale też o tym nagrałem shortsa, który się pewnie gdzieś tam kiedyś pojawi. To, co jeszcze widzowie bym powiedział, to to, że jak tak na koniec odnośnie tego New Worlda, bo widzę, że bardzo często wy mówicie, że, znaczy nie mówię, że wy konkretnie, ale że są ludzie, którzy mówią, że New World to jest tylko taki poligon doświadczany przed premierą Lord of the Rings online i że oni wszystko sobie testują pod nową premierkę, nie? Tylko że ja w życiu bym nie popatrzył na to Lord of the Rings jako na grę, która będzie w jakimś lepszym stanie niż ten New World, no bo jeśli ci twórcy no tak sobie nie radzą z tym New Worldem, to tak samo będzie z Lord of the Rings i to nie jest tak, że oni się tutaj czegoś nauczyli, bo widzicie, w jaki sposób oni prowadzą te gry od New Worlda, od tych lat i tak naprawdę to bym się bardzo obawiał o przyszłość Lord of the Rings Online i wcale nie uważam, że to będzie jakaś lepsza jakościowo produkcja. Tym bardziej, że jak kiedyś usłyszałem, że to ma być na silniku New Worlda postawione, a ten silnik ma problemy fundamentalne. Miał na początku problemy z kwestią tego, że klient miał większe uprawnienia względem serwera i działy się przeróżne rzeczy i można było tam, zmieniając okienka w kliencie, zwiększyć sobie atak speeda, czy co tam, czy zredukować cooldowny skilli, a kończąc na tym, że później jak naprawiali jedne błędy, to pojawiają się inne. I jeśli ten Lord of the Rings faktycznie byłby oparty o silnik New Worlda, no to jest tragedia, nie? To jakby w ogóle bym na to... Nawet szczerze, dopóki nie przeczytałem w internecie o tym, że oni się teraz uczą i dzięki temu Lord of the Rings Online będzie lepszy, to nawet bym o tym nie pomyślał. Po prostu pomyślałbym, że ten Lord of the Rings będzie dokładnie taką samą klapą jak New World i tyle, nie?